Przed nami kolejne spotkanie ligowe z drużyną w kryzysie, ale my patrzymy na siebie. Jedziemy do Wednesday, zagrać dobry mecz i najlepiej byśmy mieli 3 punkty. Dzień dobry. My byśmy chcieli być w takim kryzysie, bo zespół z Łęcznej gra o baraże, więc jest to zespół z czołówki tabeli, ale my mamy też swoje cele i pojedziemy do Łęcznej po to, żeby na pewno powalczyć i żeby zdobyć punkt. Jak wyglądają kwestie zdrowotne? Do zawodników, którzy są poza treningiem od dłuższego czasu, dołączył Kuba Tecław, ponieważ ma problem z kolanem i ciągną się te problemy od dłuższego czasu. Nie jest to jeszcze sprawa wyjaśniona, ale w najbliższych dniach nie będzie mógł trenować. Pytanie od dziennikarzy. Czy Adrian Szczudowski dostanie w ostatnich spotkaniach więcej minut? Swoją skutecznością udowodnił chyba, że na to zasługuje. Pytanie dziennikarza. No, Adrian zdecydowanie zasługuje na to, żeby dostawać szansę, bo je po prostu wykorzystuje. Cały czas widać w treningu, że się mocno stara i to przekłada się też na spotkania ligowe, ale cały czas musi pracować, bo inni zawodnicy też walczą o swoje i na pewno będzie dostawał szansę, ale czy w większym wymiarze czasowym, no to dzisiaj ciężko jest mi na ten temat odpowiedzieć. A czy zobaczymy w Kance jeszcze w tym sezonie Kubę w Kanclerze? Myślę, że tak. Przyjdzie taki moment, że tak jak powiedziałem wcześniej, zawodnicy dostaną więcej minut na boisku. Młodzi zawodnicy, ci, którzy cały czas na treningach na to pracują, ale nie mogę też na dzisiaj powiedzieć, w którym spotkaniu i w jakim wymiarze czasowym.